wszystkim w kolejny wspaniały dzień. Dzisiaj chciałem poruszyć temat tego, co chce usłyszeć klient, co lubi usłyszeć, czy jakich wiadomości od nas oczekuje, żeby pomóc mu podjąć decyzję. To dotyczy zarówno klienta, który jakby podejmuje sam decyzję, ale też inwestorów, którzy jakby tylko wspomagają nas finansowo, a decyzję podejmuje ktoś inny za to odpowiada, oni muszą tylko to przekazać dalej. Czyli taki trzon informacji, który jest bardzo ważny przy prezentacji produktu, i jeżeli jakby te informacje zawrzemy konkretnie w liczbach, w terminach, to jest duża szansa na to, że nasz produkt zostanie przez klienta pozytywnie odebrany, że nasza oferta będzie zgodna z jego oczekiwaniami. To są trzy rzeczy. Pierwsze to jest pytanie, jak dużo. Czyli tutaj od razu nam się narzuca, jak dużo na tym zarobię, ile pieniędzy. Ale też chodzi o to, ile muszę poświęcić. Czyli jak dużo muszę zainwestować. I tu znowu pierwsze przychodzą na myśl pieniądze. A chodzi tu o nie tylko o pieniądze. Ale okej, do tego przejdę za chwilę. Pierwsze, jak dużo. Drugie, jak szybko, ile czasu zajmie, kiedy będę miał zwrot z tego, z tej mojej inwestycji, z tego zakupu. I trzecia rzecz, jak często będę widział te zyski. Jak często będą te pieniądze do mnie wracać. Kiedy mogę oczekiwać się takich regularnych zysków. Teraz wracając do pierwszego, czyli jak dużo. I jak dużo muszę zainwestować pieniędzy, to jest oczywiste, musimy powiedzieć, jaki jest tego koszt, ile klient musi wyłożyć, ale też możemy tu zawrzeć inne aspekty, czyli na przykład czas, czyli ile czasu trzeba na to poświęcić, ile czasu później można na tym zyskać, czyli znowu możemy to pokazać w liczbach, że tyle czasu wymaga wdrożenie tej usługi, tyle czasu wymaga poprawienie tej ekspozycji, ale w konsekwencji w przyszłości tyle i tyle czasu zyskujesz. Kolejna rzecz tutaj to jest wysiłek, bo często tak mocno skupiamy się na tych pieniądzach, że właśnie zapominamy o czasie, który trzeba poświęcić, ale który można też zyskać, ale też zapominamy o wysiłku, który początkowo musimy włożyć, ale docelowo możemy ograniczyć i też na tym zyskać. Czyli pierwsze, jak dużo pieniędzy inwestujemy, potem zyskujemy, jak dużo czasu możemy zyskać i jak dużo wysiłku możemy oszczędzić. Drugie, jak szybko, czyli ile czasu zajmie klientowi to, że on ta inwestycja mu się zwróci. Czyli kupuje od ciebie coś za 1000 zł, i kiedy on ten 1000 zł z powrotem dostanie. I trzecia rzecz, to jest jak często będzie zarabiał. I potem też jak długo będzie zarabiał. Chodzi o to, że po czasie, w którym zwraca mu się ta inwestycja, zaczyna klient na tej usłudze, czy na tym produkcie czerpać czyste benefity. Powiedzmy, implementujesz program, który ma trwać u klienta rok. Kosztuje on klienta 1000 zł, ale w ciągu roku klient otrzyma 3000 zł, bo będzie dostawał miesięczne wynagrodzenie. I jeżeli w liczbach pokażesz klientowi, że on teraz, dając 1000 zł, angażując trochę czasu, bo musimy podpisać umowy, musimy wszystko to zorganizować, angażując trochę wysiłku, bo musimy stworzyć jakąś ekspozycję produktów, bo to jest jeden z warunków umów, bo musimy poprzesuwać niektóre rzeczy, popracować fizycznie, ale też musimy spotkać się i popracować, że tak powiem, głową, bo musimy ustalić pewne rzeczy, ale raz poniesiony ten wysiłek, ta inwestycja
czasu, pieniędzy i wysiłku, w kolejnych latach czy w kolejnych miesiącach będzie przynosić klientowi zysk. Klient po 4 miesiącach już wychodzi na zero, a kolejne 8 miesięcy zarabia na tym produkcie. Każdy kolejny miesiąc daje mu zysk. Także podsumowując, przedstawiasz ofertę, to odpowiedz klientowi w domyśle. Ten klient może nie zadać tych pytań, ale sam się zastanów, czy prezentacja twojej oferty zawiera odpowiedź na te pytania. Jak dużo, czyli jak dużo klient musi włożyć pieniędzy, później zarobić, podobnie z czasem i wysiłkiem. Jak szybko zwróci się klientowi to i następnie jak często i też jak długo będzie z tego czerpał benefit. Zastanów się nad tym. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. Hej!